nie pouczasz, tylko robisz takie założenie, że on to w sumie wie, szanujesz jego poczucie własnej wartości. Nikt na żadnym poziomie nie lubi być pouczany. My jak mamy problem, to się zastanawiamy, dlaczego mamy problem w pierwszym kroku. Amerykanie jak mają problem, w pierwszym kroku zastanawiają się, co zrobić, żeby zniknął. Właśnie ta cała moja działalność pro bono, to jest też coś, co sprawia im przyjemność po prostu. Jeżeli masz rozdzielność majątkową, to w najgorszym wypadku mniej czy bardziej połowa majątku idzie, jest stracona. Ja zawsze mówię, bądź elastyczny i nie ulegaj stereotypom. Business Rider. Daniel Siniec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Aleks Barszewski, Piąteczka. Piąteczka, witam serdecznie. Aleks jest konsultantem biznesowym, który prowadzi naprawdę fajne case'y i fajne sprawy, ale też jest ekspertem od relacji międzyludzkich. Aleks, jakbyś mógł przybliżyć mniej więcej, czym się zajmujesz w swoim życiu, bo to chyba będzie najlepiej, jak ty opowiesz, jakie na co dzień robisz case'y. Okej, okay, więc ja się zajmuję różnymi rzeczami. Zawodowo to jestem takim konsultantem do spraw negocjacji. Dość nietypowym, bo jestem konsultantem, którego nie ma. Czyli większość widmo, moich... Widmo konsultant widmo, tak. Większość moich zadań to są to gdzieś tam w gabinetach albo w kancelariach, zamknięciu. Konsultuję moich klientów, przygotowuję ich do bardzo konkretnych negocjacji, też międzynarodowych negocjacji. Ostatnio miałem więcej takich zleceń. I tym się zajmuję zawodowo, ale oczywiście oprócz tego zajmowałem się zawodowo, to działam też, robię różne fajne rzeczy, staram się przede wszystkim dobrze żyć, bo dla mnie, zwłaszcza w moim wieku, to jest trochę inaczej, to chcesz przede wszystkim dobrze żyć, mieć bardzo dobre życie i do tego dobrego życia, oprócz rozwiązywania ciekawych zadań negocjacyjnych, po to, żeby mieć cały czas sprawny i dobry umysł, no to trzeba się cieszyć życiem. Jak sam wiesz, częściowo też mnie zepsułeś różnymi rzeczami, jak na przykład podróżami statkami, ale też staram się od bardzo wielu lat robić coś dobrego dla innych ludzi, bo uważam, że życie tak naprawdę dało mi bardzo dużo dobrego i część tego mogę po prostu oddać innym. I od wielu lat prowadzę na przykład kanał na YouTubie, gdzie robię rzeczy zupełnie niezwiązane z moim zawodem, gdzie postaram się uczyć ludzi po prostu jakimi nastawieniami dobrze żyć, a ostatnio, ponieważ zauważyłem, że znacznie więcej ludzi ma problemy w relacjach damsko-męskich niż problemy z pieniędzmi, jak się okazuje, no to ponieważ mam dość duże doświadczenie w tej zakresie, to też się tym dzielę. Okej, okay, to może zaczniemy naszą rozmowę od tych takich twardych rzeczy. Możesz powiedzieć, wiadomo, że nie możesz podawać nazw firm ani osób. Jakie mniej więcej masz case'y, prawda? Z czym do Ciebie przychodzą przedsiębiorcy, którzy na wyższym szczeblu, jakie mają wyzwania, tak? Czego się obawiają albo z czym chcą, żebyś im pomógł? Wiesz co, no to są różne rzeczy. To są różne rzeczy, to są na przykład troszkę z branży podobnej do Twojej, to są poważne negocjacje z inwestorami w sytuacjach, kiedy no to na rynku jest tak, jak jest i jest duży współczynnik niepewności. I przeważnie też ja nie mam łatwych kazusów, bo jeżeli ktoś ma łatwy kazus, to nie musi mnie angażować. Tak. Jeżeli ktoś ma trudny kazus i trudny przypadek i trzeba coś tam znaleźć, jakieś rozwiązania, to ja podobno jestem właśnie człowiekiem od trudnych przypadków. Więc tutaj tego typu historie. Zdarzają się też inne negocjacje. Czasem te negocjacje to w ogóle prawie, że nie trzeba negocjować, tylko trzeba zrobić dobry research. Miałem taką negocjację jednego klienta, który... No i pewna firma miała wierzytelności zabezpieczone hipotekami na bardzo dużą kwotę i oni chcieli to jakoś zmniejszyć i znaleźliśmy na przykład słaby punkt w tym wszystkim taki, że druga strona właściwie to nie trzeba było specjalnie negocjować, bo to było po prostu jasne, że to tak się nie da dalej, jak oni chcieli. Ale też mam zadania na przykład tego typu, że jakaś duża, znana firma ekspanduje międzynarodowo, kupując inne firmy poza granicami i tam oczywiście trzeba postawić nogę, trzeba tam zaistnieć, wysyłasz swoich ludzi, którzy muszą sobie tam poradzić, to tu mamy jeszcze nie tylko kwestie czysto negocjacyjne,
ale też kwestie różnic kulturowych, czy też kwestie językowe, prawda? Mhm. Że musisz przygotować ludzi, żeby na przykład w języku angielskim się to przeważnie odbywa, żeby to zrobili tak, żeby to było skuteczne. Mhm. To są tego typu ciekawe zadania. No szkoda, że nie mogę o tym opowiadać, ale może za 20 lat... Zapytam trochę inaczej, bo ostatnio ci pytałem, jakie błędy popełniają osoby, które negocjują, a dzisiaj ci zapytam może inaczej jeszcze. Mhm. Jakie rzeczy wpływają na największy sukces w negocjacji i jakby które rzeczy, które robią negocjatorzy, doprowadzają ten temat do końca, bo być może uda im się uzyskać najwięcej ustępstw. Mhm. Jakie to są rzeczy, tak? Dobrze, ja teraz rozumiem, że mówimy o poważnych rzeczach. Tak, prawda? Poważnych, tak. No, jeśli chodzi o te poważne rzeczy, to się na bardzo różnych płaszczyznach rozgrywa. Na tej najbardziej ogólnej to trzeba zrobić research. Czyli robi się coś w rodzaju białego wywiadu, białego wywiadu dotyczącego zarówno firmy, z którą rozmawiasz, ale też robisz biały wywiad ludzi, z którymi będziesz rozmawiał. Może nie po to, żeby znaleźć jakieś haki na nich, bo tego nie robię, to trzeba etycznie rozgrywać, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ten człowiek argumentuje, czego się można po nim spodziewać. Ja nie zapomnę takiej bardzo poważnej negocjacji, gdzie patrzyliśmy na przykład, z jakiego kraju pochodzi ten partner przeciwnik w tym wypadku, gdzie studiował, co robił, żebyśmy tutaj dopasowali argumentację. To jest bardzo ważne, że nie możesz iść i mówić, dobra, no to teraz jestem negocjator i będę był tak jak zawsze. To jest ta najwyższa płaszczyzna. Ale jest jeszcze płaszczyzna, jak już siedzisz z tym człowiekiem. To tutaj bardzo istotne jest umiejętność operowania języka. Czyli semantycznie używanie słów w ten sposób, żeby u tego drugiego człowieka wywołać określone obrazy i filmy w głowie. Jeżeli temu człowiekowi wygenerujesz jak reżyser określone filmy w jego głowie, to będzie znacznie łatwiej go przekonać do pewnych rzeczy. Ja mówię teraz bardzo ogólnie, ale a jakbyśmy to jakiś przykład mogli tak być może wymyślony przełożyć, jak wywołać, wyreżyserować sobie coś, co ktoś sobie w głowie zobaczy. Wiesz co, ja może powiem bardziej, jak to zrobić. Na przykład, jeżeli reżyserujesz filmy w głowie drugiego człowieka, to mów cały czas o czasie teraźniejszym. Czyli używaj czasu teraźniejszego i w ten sposób bardzo łatwo możesz człowieka wpuścić w ogóle w trans, tak naprawdę, czego nie wolno wykorzystywać w nieetyczny sposób, bo my chcemy te biznesy ciągle robić, nie że jednorazowo. Jasne. Także tutaj trzeba, wiesz co, znaleźlibyśmy jakiś przykład, to by trzeba się zastanowić, jak to tym doborem słów robić. Ale właśnie używasz czasu teraźniejszego, używasz tak zwanego języka eksperta, czyli nie mówisz o sobie, mówisz o rzeczywistości. To nie musi być ta prawdziwa rzeczywistość, ale tworzysz obraz rzeczywistości. Okej, to można zapytać na przykład, albo poprosić, żeby wyobraź sobie, co powiedziałby twój szef, gdyby się dowiedział, że ta decyzja, którą podjąłeś o współpracy z nami, podniesie firmę, którą zarządzasz, na wyższy poziom, tak? Jakby, gdzie by być może byłbyś swoją karierą, tak? I jakby wizualizować to, jakie będziemy korzyści z tego. Ale wiesz co, ja bym tego nie robił w ten sposób, bo nikt nie lubi być pouczany, więc to raczej bym powiedział w ten sposób, wie pan co, no, pan jest profesjonalistą, panu nie muszę tłumaczyć, że sfinalizowanie tego projektu bardzo dobrze wpłynie na pana karierę w firmie, prawda? Czyli nie pouczasz, tylko robisz takie założenie, że on to w sumie wie, a on tego być może nawet tego nie wie, ale szanujesz jego poczucie własnej wartości. Nikt na żadnym poziomie nie lubi być pouczany. Więc mówisz, proszę pana, no panu nie muszę tłumaczyć, że albo pan na pewno wie, że to i to. To jest taki banalny przykład, ale tu jest na przykład bardzo często popełniany błąd przez wielu negocjatorów na różnych szczeblach, którzy psują sobie relacje z tym drugim człowiekiem, po prostu atakując jego poczucie własnej wartości. Mówiąc, proszę pana, ja panu powiem, jak to zrobić lepiej, prawda? Tego należy unikać za wszelką cenę. Tak, ja pamiętam, Aleks był uczestnikiem jednego z naszych flipcampów już 2 lata temu. Byliśmy w Turcji na takim wyjeździe dla moich absolwentów w ramach Property Master Clubu. I tam mieliśmy z Aleksem, spędziliśmy cały tydzień razem w naszym gronie, ale też mieliśmy jeden dzień negocjacji. I powiem wam, że to szkolenie było inne niż wszystkie. Ja byłem na wielu szkoleniach negocjacji. Przesłuchałem wiele książek. Natomiast to, co Aleks pokazywał, to nie widziałem tego nigdzie. Także wiele rzeczy, wiele
case'ów tam ćwiczyliśmy, które naprawdę w literaturze się nie spotyka, ale też się nie spotyka, można powiedzieć, w takich szkoleniach, na których wielu byłem. I to jest właśnie ciekawe w tobie. Skąd ty brałeś tą wiedzę? Poza doświadczeniem, prawda? Ale no, czy uczyłeś się od kogoś? Słuchaj, ja zacząłem jako przedsiębiorca branży IT w Austrii jako Polak w latach 80. To bardzo dawno temu. Część ludzi jeszcze nie było ich na świecie. I tam jako Polak miałem w Austrii mniej więcej taką reputację, jak w Polsce, no nie wiem, Cyganie czy jacyś inni ludzie. Przepraszam, że tak mówię, ale tak to wyglądało. I jeżeli oczywiście musiałem przekonać ludzi tam, Austriaków, żeby dali mi zaliczkę 40% od dość sporych kwot, musiałem się tego nauczyć. Nauczyłem się tego w praktyce, studiowałem u innych ludzi, ale praktycznie, prawda? Czyli ja starałem się pracować z ludźmi, którzy byli po prostu dobrzy. I często pracowałem nawet na takiej zasadzie, że to nie chodzi o to, że ja tam muszę zarobić na tym biznesie, tylko chciałem zobaczyć, jak oni to robią, jakie mieli podejście. No i potem, wiesz, kilkadziesiąt lat praktyki i działasz w tej chwili, działasz jak neurochirurg takim skalpelem, że to nie chodzi o to, żeby młotkiem obkładać tego drugiego, tylko tu robisz cięcie i nagle wszystko wygląda całkiem kilkadziesiąt inaczej. Kilkadziesiąt lat to brzmi jak lata świetne. No tak, ale wiesz, ale taka jest prawda. Taka jest prawda, wiesz. A są osoby, którzy pracują do tej pory, z którymi pewnie zaczynałeś, do tej pory robią te rzeczy, do których ty zaczynałeś, prawda? Czyli pewnie praca fizyczna, tak? No, okej, okay, no to jest ich wybór, prawda? Tak, tak. To jest ich wybór. Niektórzy skończyli neurochirurgię i teraz no skalpelem jak ty, a niektórzy zostali pewnie pewnie w miejscu. Tak. Okej, okay, a jakbyś miał, czyli mówić troszkę teraźniejszym, nie pouczać i traktować innych jak ekspertów, dowartościowywać, tak. chwalić też. Cały trik polega na tym, żeby w miarę możliwości, ja teraz mówię o tym prostym etapie, nie mówię teraz o jakichś strategicznych rzeczach, bo to jest inna historia, ale jak już siedzę, rozmawiam z człowiekiem, bardzo ważną rzeczą jest, żeby doprowadzić jego do takich wniosków, żeby on sam do tych wniosków doszedł, albo przynajmniej miał wrażenie, że sam do tych wniosków doszedł, które są dla mnie korzystne. Które są dla mnie korzystne. I tutaj oczywiście bardzo potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, umiejętność bardzo uważnego słuchania, żeby wyłapywać, co on mówi i w miarę możliwości wykorzystać dokładnie to, co on powie. I druga rzecz oczywiście to jest umiejętność zręcznego pytania. I jest jeszcze takich parę innych rzeczy, które są ważne. Na przykład w wielu sytuacjach przydaje się coś takiego, co się nazywa odwróceniem argumentu. Prawda? Czyli on ci mówi jakiś argument i ty nie polemizujesz w ogóle z tego argumentem, akceptujesz go, ale jednocześnie dajesz mu zupełnie inne znaczenie. Prawda? Jakiś przykład? No, dam ci przykład, ktoś byś mi powiedział, Aleks, no ty jesteś stary facet, wiesz, dlaczego mam cię angażować do spraw negocjacyjnych, nie? Ja mówię, no wiesz, właśnie dlatego, że jestem starym facetem, mam kilkadziesiąt lat doświadczenia i cały czas praktykuję. Potrafię rzeczy, których nie potrafią młodzi. Obrócenie argumentu, to jest takie bardzo proste, ale to jest umiejętność, którą moim zdaniem każdy powinien się nauczyć i ćwiczyć. To można ćwiczyć z partnerem, partnerką w domu, bo to jest bardzo przydatne. Okay. A jakby to przełożyć teraz jakiś przykład na relację między partnerem a partnerką? Jakbyś miał jakiś przykład powiedzieć? Wiesz co, daj mi przykład problemu, to zaraz ci powiem, co z tym zrobić. No nie mam nic takiego na widelcu, ale to dobrze. No słuchaj, na przykład, aż wstyd taki banalny przykład dawać, prawda? Jeżeli partnerka ci mówi, że za bardzo zajmujesz się, że się bardzo dużo zajmujesz biznesem, prawda? To mówisz, słuchaj, faktycznie masz rację, tylko właśnie dzięki temu, że zajmuję się biznesem, to nie tylko mamy takie życie, jakie mamy teraz, ale mamy solidne zabezpieczenie na wypadek, gdyby tu się zrobił kryzys gospodarczy, wojna czy coś, wiemy, co zrobić. Obracasz ten argument, mówisz, nie polemizujesz tym, że dużo pracujesz, tylko pokazujesz, że to jest korzystne. Jest jedna rzecz z wywiadu, którego nagrywaliśmy po raz pierwszy, którą często jakby używam też jakby i też przekazuję na moim szkoleniu, prawda? W takim sensie, że tego używamy często, jakby używam w dwóch kontekstach, albo w kontekście takim międzyludzkim, albo też biznesowym. I tam chodziło o to, że jeżeli żona się ciebie pyta, albo mówi ci, że albo widzi, że żona jest zła i obrażona, to nie pytasz ją, dlaczego jest zła. Tak. Okej. Okay. Tak, tylko
Bo ona ma 100 powodów, żeby być zła. Oczywiście. I znajdzie jeszcze 10 tak. dodatkowych, których tak. nie pamiętała. Tak. Tak? I tak samo jest z ceną. Ja często nawiązuję do tego, że jeżeli ktoś ci mówi, że się nie zgadza na tą ofertę, to nie pytaj go, dlaczego się nie zgadza. Tak? Tak. Bo ukierunkowujesz jego myśli, reżyserujesz jego myśli w kierunku, żeby się bronił. Tak, oczywiście. Tu warto stosować coś, co ja nazywam amerykańskim podejściem, bo Amerykanie tam wychowani, to mają trochę inne niż w Europie, bo my jak mamy problem, to się zastanawiamy, dlaczego mamy problem w pierwszym kroku. Amerykanie jak mają problem, w pierwszym kroku zastanawiają się, co zrobić, żeby zniknął. Czyli wiesz, rozmawiasz z jakimś partnerem potencjalnym, on mówi, proszę pana, nie widzę tutaj możliwości, żebyśmy jednak zaczęli współpracę, a ty mówisz, rozumiem, bo nie dajesz oporu, prawda? Jest ważne, żeby nie dawać oporu, mówię, rozumiem, ale czysto teoretycznie, co musiałoby się wydarzyć, żeby to jednak było możliwe. I jak to dobrze zrobisz, a to teraz banalnie teraz pokazuję, ale jeżeli to dobrze zrobisz, przełączasz tryb tego drugiego człowieka w tryb szukania rozwiązania. Tak. Jeszcze możesz to oczywiście wzmocnić, bo proszę pana, czysto teoretycznie, co musiałoby się wydarzyć, żeby to było możliwe, bo panu przecież nie muszę tłumaczyć, że gdybyśmy to jednak zrobili, to byłaby z tego duża korzyść. Budujesz mu obraz. I to, pamiętam, nagrywaliśmy ten wywiad z 5 lat temu, być może, i to była chyba jedna z najważniejszych rzeczy, które wziąłem podczas tych wszystkich wywiadów, prawda, które tak sobie zapamiętałem. Oczywiście każdy z wywiadów mnie rozwinął i pokazał mi jakby, to jest też dla mnie niesamowita przygoda, ale to był taki element, który chciałem o tym jeszcze raz powiedzieć, bo naprawdę jest bardzo ważne. Tak. To jest bardzo, jeżeli mogę, to jest bardzo skuteczne narzędzie, które bardzo niewielu ludzi stosuje. A to się łatwo nauczyć, trzeba się tylko na początku pilnować, żeby nie pytać, a dlaczego? Dlaczego nie? Co się stało? Tylko z automatu iść w kierunku rozwiązania. Tak, tak samo niektórzy często pytają się, chcą coś uzyskać, a później się pytają, czy zgodzi się pan, czy nie? No. Tak, jakby sami wrzucają mu w usta często tą odpowiedź, bo boją się, że on tak powie. Tak? Dają sobie, mówią jakby na to drogę tak i ścieżkę. Tak. Jeżeli można, to właśnie twoi widzowie powinni sobie uświadomić, że naprawdę jak prowadzą jakiekolwiek rozmowy, szczególnie negocjacje, to tak naprawdę rozgrywają film w głowie tego drugiego człowieka. I nie jest wszystko jedno, jakie sceny tam rzucamy, nie jest wszystko jedno, jak my to robimy. Jeżeli zrobimy dobrze, będziemy rzucać właściwe sceny, to mamy znacznie większe szanse sukcesu. Moja dobra rada, tylko długofalowo trzeba to robić w etyczny sposób, bo można tak manipulować, że głowa boli, ale to nie jest dobre długofalowo dla biznesu. Okej, no ta metafora reżyserii mi się bardzo podoba. Jakbyś mógł jeszcze pokazać jakieś przykłady tej reżyserii, jakby jak można wsadzić w głowę kogoś pewien obraz, żeby z nim został. Dobra, wiesz, ja jestem słaby w teorii, ja to muszę mieć jakiś kazus i ja od razu coś wymyślam, prawda? Dobra, no i załóżmy klient, który sprzedaje działkę i jego, on nie wiem, chce tą działkę zbyt wiele, ja mogę dać o wiele mniej. I na przykład jego obrazem, jego argumentem, że nie zejdzie, ponieważ nie wiem, nieruchomości idą do góry albo jest inflacja, prawda? I co on teraz za to kupi? I teraz jak można tej techniki użyć, żeby jakby doprowadzić do tego? Wiadomo, że to jest, można na wiele płaszczyzn jeszcze rozbierać. Ja zdaję sprawę, że to na dziesiątki czynników jakby i etapów porozbijasz. Ale chodzi o taką samą tą reżyserię. Tak, o samą reżyserię to pierwsza rzecz, generalnie staramy się w miarę możliwości nie oponować. Prawda? Czyli jak on coś takiego powie, to wie, proszę pana, generalnie rzecz biorąc, pana rozumowanie jest prawidłowe. Jednakże, tylko nie ale, tylko jednakże, jednakże w tym jeszcze warto uwzględnić takie czynniki jak przewidywana zmiana prawa, wiesz, to już trzeba dopasować do konkretnej sytuacji, ale pokazać mu coś, czego on nie wbudował w swoje rozumowanie, co potencjalnie może zagrażać jego interesom. Czyli, ja to teraz bardzo ogólnie mówię, bo... na przykład w tym przypadku może być tak, że zmiana prawa, która wchodzi w życie, że deweloperzy będą mogli na tej samej działce wybudować mniej metrów i automatycznie będą mogli dać za działkę mniej pieniędzy. Na przykład. Na przykład. I możesz mu powiedzieć, proszę pana, i możesz nawet nie robić tego w postaci stwierdzenia, tylko w postaci pytania, proszę pana. Pana argumentacja jest logiczna. Oczywiście, że tak. Tylko czy uwzględnił pan w tej argumentacji to, że być może ten nowy rząd wprowadzi nowe przepisy i się o tym już mówi, że to będzie tak i tak i wtedy to deweloperzy będą mogli znacznie mniej tam zbudować, albo że po prostu, że państwo otworzy działki, rozumiesz, Skarbu Państwa i tak dalej i to drastycznie spowoduje, że pana cena tutaj spadnie. I potem jeszcze na koniec możesz mu powiedzieć,
Naprawdę chce pan ponosić takie ryzyko? Okej. Okay. No i szachmat. No nie, nie wiem, czy szachmat, a wiesz, o co chodzi. W tym kierunku idziemy. Tu można jeszcze zastosować coś, co w tej książce Wojna na słowa, którą napisaliśmy. Tam jest cały zestaw narzędzi, nie tylko negocjacyjnych, ale można stosować coś, co nazywają moi klienci alternatywą Alexa, że klient mówi, to by wyglądało mniej więcej w ten sposób, że klient mówi, no tak, ja chcę za to więcej i tak dalej. Ja mówię, proszę pana, bo że są dwie możliwości, prawda? Albo pan znajdzie sposób, żeby tą cenę obniżyć, albo faktycznie ryzykuje, mam trochę za słabo, to pokazuje, faktycznie ryzykuje pan tym, że rząd chce się przypodobać i zrobi takie przepisy, że ta działka drastycznie spadnie. Co pan woli? Pokazujesz mu dwie alternatywy, jedną bardzo niekorzystną. Ten mój przykład nie był teraz najlepszy, musiałem więcej wiedzieć, ale i pokazujesz mu dwie alternatywy. Jedną bardzo niekorzystną dla niego i drugą tą korzystną dla ciebie, pokazując ją tak, że ta jest też korzystniejsza dla niego i mówi, proszę pana, pan może wybierać przecież, no to tak, co pan woli. Tak, strategia pozornego wyboru, tak? No, tak, tak, ale to nawet niekoniecznie pozornego wyboru, bo specjalnie kontrastujesz te rzeczy. Specjalnie kontrastujesz te rzeczy. Jasne, jasne. To bardzo ładnie, jak ktoś kiedyś oglądał film Przybysze, to tam było takie, że taki rycerz z takim giermkiem wylądowali w Chicago współczesnym i ten giermek chciał zostać. I Jean Reno, który grał tę rolę, pięknie właśnie zastosował alternatywę Alexa, też powiedział, słuchaj, wracasz ze mną, żywy albo martwy, wybieraj szybko. To jest przegięcie teraz, ale chodzi o to, żeby to skontrastować bardzo. Aleks, to teraz może przejdźmy do innego tematu, do tematu relacji międzyludzkich, ale może zaczynając od takiego kazusa pracy, wspólnej pracy partnerów, małżonków. Wiem, że twoja żona prowadzi kancelarię, tak, prawda? I współpracujecie ze sobą. Jak to u was wygląda? Na jakich płaszczyźnie wy pracujecie razem? I jak widzisz jakby z perspektywy, czy swoich znajomych, którzy pracują razem, czy to jest do pogodzenia, czy jest dobry pomysł? Bo niektórzy mówią tak, nigdy nie pracuj z żoną. Jasne. Chcesz, żeby wam się udało. A niektórzy mówią, że sobie nie wyobrażają innej pracy. Więc jasne, są różne teorie na ten temat. I jakby, co ty o tym wiesz, sądzisz? Tak? I może później powiedz, jak u ciebie. Więc ja właśnie może zacznę od tego, jak myśmy to rozwiązali, tłumacząc też dlaczego, i potem ewentualnie możemy pójść dalej. Ponieważ mam tą sytuację, że Karolina prowadzi własną działalność gospodarczą jako adwokat, ma własną kancelarię, ja prowadzę moją też własną działalność gospodarczą, to na samym początku umówiliśmy się, że będziemy mieć rozdzielność majątkową. Nie po to, że nie ufamy sobie, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, to trzeba koniecznie tego dopilnować, że jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, zawsze jest jakieś ryzyko, coś się może wydarzyć. Jeżeli masz rozdzielność majątkową, to w najgorszym wypadku mniej czy bardziej połowa majątku jest stracona. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówiłeś właśnie o tym, nie rób biznesu ze swoją żoną albo rób. Więc my zrobiliśmy to w ten sposób, że te kluczowe biznesy są oddzielnie. Czyli Karolina ma swoją kancelarię, ja się tam nie mieszam. Ja mam moją działalność jako konsultant. Czasem się zdarza, że jesteśmy angażowani razem. To jest okej, ale to wtedy też każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją działkę. Natomiast, ponieważ ja bardzo lubię robić coś z moją żoną, to wymyśliłem sobie, że będziemy robić jakiś taki biznes, który nie będzie krytyczny dla naszego dobrobytu, dla naszych finansów. Właśnie zaraz powiem dlaczego. I tam zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy tą klinikę negocjacji, jak była pandemia, a teraz po prostu piszemy razem książki, wydajemy je i to jest biznes, gdzie mamy generalnie dużo frajdy z tym, ale nie jest to biznes krytyczny. Dlaczego? Bo gdyby to był biznes krytyczny, to wiesz, jak w krytycznym biznesie, to musisz bardzo twardo czasem postawić sprawę. Jeżeli teraz masz żonę, która ma mocny charakter i ty masz mocny charakter i macie różne wyobrażenia, to twarde postawienie sprawy często kończyłoby się niedobrze. I to często widać, zresztą to musisz zapytać Karolinę, ale jest dużo rozwodów właśnie też tego powodu. Więc to nie. Dlatego my zrobiliśmy tak, powiedzieliśmy, ok, mamy taki biznes, że jak coś moim zdaniem nie leci optymalnie, to ja się nie upieram, bo od tego wiele nie zależy. I dlatego zrobiliśmy to w ten sposób. Natomiast no, inni ludzie robią to różnie. Robią to różnie z różnymi rezultatami. Czyli jak byś to rekomendował? Żeby jedna osoba ustalilibyście, że ma decyzyjność pełną? Okej, więc ja powiem, teraz tak, to właśnie dwie rzeczy poruszyłeś. Ja napisałem cały rozdział w tej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, wspólny biznes. Czyli w rozwiązaniu takim, że
że ja mam swój, moja partnerka ma swój i każdy z nas, bo my jesteśmy jak dwusilnikowy samolot, czyli każdy z nas, wiesz, jak jeden przestałby działać z jakichś powodów, ciągle lecimy dalej. A ten środkowy biznes jest taki po prostu, a tak, żeby sobie przyjemnie razem coś porobić. Natomiast nawet w tym środkowym mamy coś takiego, że jak mamy różne projekty, to zawsze jest jakiś menedżer. Czyli jak na przykład pisaliśmy poprzednią książkę Wojnę na słowa, to ja byłem menedżerem, ja byłem odpowiedzialny, ja mówiłem, co robić, kiedy robić i w jaki sposób. Natomiast potem powiedzieliśmy, dobra, spróbuj teraz ty być menedżerem w tej nowej książce. To sukces w relacjach damsko-męskich, to Karina była menedżerem i ona mówiła. I kto jakby lepiej się czuje w tej roli? Wiesz co, no ja tutaj, ja jestem chętnie menedżerem, powiedzmy w ten sposób. Ale czy, wiesz, jak jesteś z partnerką, to daje też się wykazać, żeby po prostu zobaczyła, jak to jest. Jasne. No ale właśnie, to jest jedna strona medalu, ale wyobraź sobie w inny sposób, bo ty masz jakby specyficzne podejście do życia i za chwilę jeszcze o nim możemy porozmawiać, bo ono jest dosyć wyjątkowe i myślę, że warte, żeby jeszcze więcej osób się o tym dowiedziało, jak żyjecie. Natomiast czasem jest tak, że robisz jeden biznes, który jest kluczowy i na przykład ten partner czy partnerka, po co macie robić jakiś biznes, nazwijmy to taki lightowy i jak ta energia i potencjał tej drugiej osoby można wykorzystać w korowym biznesie, bo mogą być dzięki temu większe rezultaty. No bo taka osoba się dużo bardziej prawdopodobnie zaangażuje w taką pomoc czy bycia w tym własnym biznesie wspólnym, niż jakikolwiek pracownik, prawda, który jest jakby na etacie. Dlatego, dlatego, czy to nie jest przypadkiem pewne niewykorzystany potencjał, który wykorzystujemy po to w małym biznesiku, po to, żeby nie generować dużego sporu i nie było krytycznie? Tak, zawsze jest cena zapłacenia. Więc to rozwiązanie, o którym ja mówię, ono nie jest ukierunkowane na maksymalizację zarobionych pieniędzy, tylko na maksymalną jakość życia. I to zawsze trzeba sobie powiedzieć. Ja bardzo wiele rzeczy robię w mojej działalności nieoptymalnie. Na przykład, wiesz, nagrywam filmy na YouTubie, gdzie tam tłumaczę proste rzeczy, zamiast robić akwizycję nowych klientów i, wiesz, pływać pieniądze. Albo skalować. Ale mówię, po co? Tak. Ale mówię, po co? Mam wystarczająco dużo pieniędzy, mam wystarczająco dużo rezerw i teraz po prostu ja chcę dobrze i ciekawie żyć. I teraz, jeśli chodzi o biznes z partnerką, to jest dokładnie tak samo. Oczywiście, gdybym z Karoliną się spiął z jakimś wspólny biznes, finansowo prawdopodobnie byłoby to więcej, ale nie jestem pewien, że to byłoby dobre dla relacji. Wy też jeszcze macie taki biznes, który jest, można powiedzieć, bardzo często jednoosobowy, prawda? I ta druga osoba nie wnosi aż tak dużej wartości, jak ta pierwsza osoba, prawda? Czyli jak jest taki adwokat, no to ten adwokat jest jakby głową i on jest trochę mało skalowalny. Tak samo ty jako konsultant jesteś mało skalowalny. Gdybyście mieli firmę produkcyjną na przykład, to ten drugi członek zarządu mógłby pozwolić firmę, prawda? Potroić firmę. Tak. A w tym przypadku jest trochę inaczej, prawda? Więc tak, ale widzisz, to nie jest przypadek, że oboje prowadzimy tego rodzaju działalność, bo to jest znowu ta działalność typu neurochirurg ze skalpelem, że nie trzeba tego robić na dużą skalę, tylko zrobić to bardzo efektywnie czasowo. Jak wiesz, znasz mnie już dość długo, ja od wielu lat pracowałem tak z 50 dni w roku zarobkowo i stwierdziłem, że to musi wystarczyć. No właśnie, to jakbyś miał przedstawić swój styl życia, no bo on jest bardzo specyficzny. Ja zawsze jak się spotykam, jak rozmawiamy, to zawsze mnie to mega intryguje, ale też i motywuje do tego, żeby być może pracować mniej. Ja ci muszę się zwierzyć, że w tamtym roku, pół roku praktycznie mnie nie było w firmie. Super. Byłem na różnych wyjazdach, oczywiście też niekiedy byłem na wyjazdach służbowych, czy firmowych, czy zawodowych, ale większość to była praca. Ale mam takie poczucie, że wiele rzeczy nie zrealizowałem, które chciałem, na których mi zależało i że jakby... mam takie poczucie, że odpoczywałem bardzo dużo, tak, leniłem się, zwiedzałem, co było też czasami męczące, ale mam takie poczucie takiego, może moralniaka trochę, że pewne rzeczy nie zrealizowałem, które chciałem. I tak się zastanawiam, czy to dobrze, czyli zrobiłem wakacje, przez pół roku zrealizowałem tyle, co normalny człowiek przez 20 lat, tak, w iluś krajach byłem, dziesiątki albo setki tysięcy kilometrów przeleciałem. Ale tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie przesadziłem, nie? Wiesz co, no dopóki firma funkcjonuje, to nie przesadziłeś. Firma ma większe przychody niż miała rok wcześniej. No więc widzisz, to się zastanów.
to może wcale to nie jest taki zły pomysł. Ale słuchaj, ten luksus męczy. Te wakacje, te podróże, to one też męczą. Tak? Ja wiem, dlatego na przykład ja staram się to z Karoliną wyważyć i też staram się robić inne rzeczy. Właśnie ta cała moja działalność pro bono, to jest też coś, co sprawia mi przyjemność po prostu. Znalazłem frajdę w tym, że mówię tak, okej, jest kupę fajnych ludzi w Polsce, którzy nie dostają odpowiedniej edukacji, mają złe wzorce w społeczeństwie, w rodzinie czy w mediach, no to zróbmy różnicę. Ale to jest taka potrzeba, myślę, że każdy z nią mniej czy bardziej ma. Ja mam dość silnie rozwiniętą potrzebę zrobienia różnicy na tym świecie przez to, że tu jestem. Ja tak patrzę na różnych ludzi, to wielu ludzi tak ma, wielu ludzi nie wierzy, że potrafi. A wiesz, jak my mamy tą power, no to robimy, nie? Pewnie. No i okej, jakbyś miał powiedzieć, jak twoje życie wygląda dzisiaj? Jakby ile pracujesz? Ile wyjeżdżasz? Ile robisz rzeczy pro bono? Bo on też jakby angażuje się czasowo. Jakbyś miał to podzielić na proporcje. Wiesz co, no, musiałbym robić statystyki, czego nie lubię, ale powiem generalnie tak. Ja ze względu na to, żeby zostać, mieć dobrą formę, ja jestem trochę jak chirurg albo jak muzyk. Oni muszą grać, żeby być dobrze. Tak. Więc ja staram się rozgrywać różne rzeczy, trudne rzeczy. To mnie kręci i to utrzymuje mój umysł. To jest, nie wiem, mniej niż 50 dni w tej chwili, bo ja w ogóle to robię tak. Ostatnio mam zupełnie inny sposób zarządzania kasą, bo mając wystarczające rezerwy, że wiesz, gdybym przestał, to bardzo dobrze mogę żyć do końca życia, ale to robię coś takiego, że na koniec roku patrzę, ile mam kasy na tym koncie takim obrotowym, prawda? Gdzieś tam te końce wpływają, stamtąd wypływają, nie liczymy teraz inwestycyjnych. I jeżeli na koncie tym obrotowym po koniec roku mam mniej więcej tyle samo kasy, co na początku i mam za sobą bardzo ciekawy rok, tak jak na przykład ten zeszły. To jest i do przodu. To mówię, to robię to dobrze. Jeżeli by się okazało, że nagle pod koniec roku jest znacznie więcej niż na początku, to muszę zrobić badanie, czy to przez przypadek, bo się zdarza, tak mi się zdarzyło, że tam jeden deal wyszedł i nagle dużo pieniędzy wpłynęło, czy też za dużo pracowałem. Jeżeli za dużo pracowałem, to muszę to zredukować. Jeżeli by się zdarzyło, na razie zdarzyło się raz, że pod koniec roku jest mniej na tym koncie takim głównym, obrotowym niż na początku, to w pandemii tak było, to mówię, no dobra, teraz się musi sprężyć, coś robić. Ale to jest ważne, to nastawienie, że dla mnie jest najważniejsza jakość mojego życia, a nie ile mam kasy. Muszę mieć wystarczająco dużo. Wiadomo, że to musi być tak, że masz sytuację taką, mówimy, a jest kiepska pogoda czy coś, popłyniemy sobie na rejs. No to płyniemy na rejs, ale przeżycia są najważniejsze. I ile razy w roku wylatujecie i jeździcie? Wysłuchaj, my to przesadzamy może nawet. Na przykład dwa razy do roku robimy sobie weekend teatralny w Londynie. Gdzie naprawdę w Londynie, w West Endzie super poziom jest. Nie jest to daleko, do Broadwayu było za daleko. Ale też staramy się na przykład raz w miesiącu robić jakiś city break. Dwa razy do roku spędzamy około 2 tygodni w tym hotelu, gdzie mieliśmy przyjemność współpracować, bo jest świetna jakość. Zaczynamy sezon i kończymy. I dwa razy do roku płyniemy sobie na rejs, jak na razie, na przykład. Super. Prawda? Super. No i cały czas Aleks mówi, że jakby zaraziłem tymi rejsami. No. Może coś więcej o tym powiedzieć? Jakby, no czasami jest tak, że coś, wiesz, no w tym wieku cię zaskoczy, prawda? Tak. A rejsy, jak ja patrzę dzisiaj na jakieś stare filmy z lat 60., 80., to te statki były. Ci ludzie jeździli, tylko my byliśmy 100 lat za murzynami, tak? Jeżeli chodzi o bogactwo w Polsce. I dzisiaj można powiedzieć, że Polaków stać na rejsy, żeby jeździć rejsami, ale to jest tak mała nisza, że tam Polaka ze świecą szukać po prostu. Tak. Mimo tego, że jak jesteś za granicą często, to tych Polaków widzisz na lotniskach, w centrum miasta, czy nawet no, często się spotykać na drugim końcu świata Polaka, a na rejsie niekoniecznie, no bo to nie jest wypromowane. To jakby, czym są dla Ciebie te rejsy, jakbyś powiedział, jakby dlaczego to akurat jest takie fajne? Wiesz co, z paru powodów, ale wszystkim muszę powiedzieć, muszę się przyznać też, bo ja zawsze mówię, bądź elastyczny i nie ulegaj stereotypom. Ja miałem ten stereotyp, że taki rejs to jest, wiesz, statek dla starych amerykańskich emerytów, rozumiesz, mówię, to nie dla mnie w ogóle. I dopiero jak się dowiedziałem, że ty byłeś na rejsie i ci się podobało, to mówię, jesteś o wiele młodszy ode mnie, to ja zobaczę.
Okazuje się, że to jest bardzo dobra rzecz. My lubimy z Karoliną city breaki. Mhm. I teraz jesteś na statku, który, wiesz, codziennie gdzieś tam sumuje. Masz w innym kraju. W innym kraju albo w innej miejscowości. W nocy sobie płyniesz, czyli masz hotel i robisz sobie takie krótkie city breaki i testujesz. Tak. Prawda? Bo nie wszędzie warto popłynąć, nie, polecieć, prawda? Ale jeżeli stwierdziłeś, o, to miejsce jest super, no to lecimy tam. Mhm. I możemy tam polecieć, tak, albo przecież na dłużej. Jest bardzo mały koszt, jeżeli chodzi o transfer, prawda? Bo tak, wysiadasz, budzisz się rano, wyspany, tak, bierzesz, jesz śniadanie, tak, i o 9 rano tak, wychodzisz na miasto. Tak. I wracasz, nie jedzisz taksówką z lotniska, nie masz tak, nie stoisz na lotnisku. Tak, żeby dolecieć nawet 2 godziny do Mediolanu, mhm, to musisz się o parę godzin omordować w tak, podróży. Tak, jest, dokładnie. A tam sobie wysiadasz po prostu. Tak, tak. Mi się to bardzo spodobało. Poza tym my zarówno w tym hotelu Quattro, jak mhm, i na tych rejsach, to albo zaczynamy, albo kończymy jakiś mhm, projekt książkowy na przykład. Mhm. I to jest też, wiesz, fajna atmosfera, masz czas, siadasz sobie na rufie, tam ocean jest i, tak, i sobie myślisz. Jest taki luksus, że tak naprawdę masz codziennie widok bezpośredni na morze. Tak, tak, to jest, tak. I to jest coś takiego, tak, do czego się idzie przyzwyczaić, bo ostatnio byliśmy miesiąc na statku, mhm, no ale to jest taki, to coś luksusowego, czyli mhm, morze jak morze, ale ten widok na to morze tak, jest czymś takim uspokajającym. Tak, tak. Nie bez powodu tak, się za to płaci dodatkowo. Tak, ja wiesz, dla mnie to był duży przeskok, bo ja tam w okolicach roku 2000 to zawsze w zimy uciekałem na Florydę. Mhm. Tam miałem taki 9-metrowy jacht i tam sobie mieszkałem. W sumie mieszkałem 2 lata na pokładzie 9-metrowego jachtu na Florydzie. Mhm. Tylko tak po 2-3 miesiące. Także to jest zupełnie inne doświadczenie, ale ten statek, mówię, o, wygodna sprawa, dlaczego nie? Mhm. Masz internet, działa to, wiesz, nawet na morzu, mhm, więc czemu nie? Jasne. Wiesz, to, jak ja już Ciebie poznałem jakieś 6 lat temu, to już miałeś ten styl życia. Tak. Kiedy on jakby do Ciebie dotarło, że warto tak pracować, albo od ilu lat tak działasz, albo ile miałeś lat, mhm, jak to zastanowiłeś się, no po co sobie się zażynać, jak wystarczy małą łyżką? Tak. Ja wiesz, ja w Austrii wystartowałem z tą moją firmą software'ową. I byłem w tym podobno bardzo dobry i wiesz, funkcjonowało to super. Tylko, że ja nie miałem życia. Pracowałem po całych dniach, 7 dni w tygodniu, 52 tygodnie w roku. I któregoś dnia stwierdziłem, że muszę zrobić przerwę i polecę sobie gdzieś pożeglować w zimie. I patrzę, gdzie jest ciepło, mówię, na Florydzie. No to poleciałem na Florydę, więc wiesz, tam wyczartowałem jacht jeszcze z takim kapitanem jeszcze wtedy. I stwierdziłem, że za w sumie bardzo niewielkie pieniądze miałem rewelacyjne życie. I mówię, coś tu musisz zmienić. W branży IT wtedy to był problem, bo nie było jeszcze internetu, więc jak się coś psuło, to trzeba było jeździć i tak dalej. No więc zacząłem szukać innych zajęć i stwierdziłem, że jestem bardzo dobry w negocjacjach, bardzo dobry w przekonywaniu ludzi, po niemiecku jeszcze wtedy. No i zacząłem szukać tutaj zajęcia i ten taki przełom główny to miałem 35-36 lat. I wtedy byłem stracony. Byłem normalnie stracony dla tak zwanego normalnego biznesu, bo posmakowałem, jak to jest, jaki masz luz, jak dobrze można żyć i w sumie, że te pieniądze... miałeś pieniądze, miałeś już biznes, tak? Już skonsumowałeś trochę tego dobrodziejstwa i wtedy jednak uświadomiłeś sobie, że nie warto. Nie stwierdziłem, nie tyle, że nie warto, tylko, że są inne rzeczy, które były dla mnie bardziej wartościowe, ważniejsze. I to mi tak zostało do dzisiaj. Ja generalnie staram się żyć tak, że gdyby, wiesz, że jakby mój samolot gdzieś padł do oceanu, to żeby ludzie, którzy mnie znają, powiedzą, szkoda Aleksa, bo był fajny, ale dobrze pożył, wiadomo. Tak. I o to mi chodzi. Ja jeszcze robię jedną rzecz, którą nie zalecam. Nie zalecam ludziom takim jak ty, tak, ale ci powiem, co robię. Bardzo wiele decyzji w życiu podejmuję, robiąc robocze założenie, co by było, gdybym za 3 miesiące umarł. A dlaczego mi tego nie zalecasz? No bo to jest szkodliwe dla ekspansji biznesu, natomiast jest dobre dla delektowania się życiem. Pytanie, co jest ważniejsze, prawda? No wiem, ale to właśnie dlatego, wiesz, nie, że Aleks powiedział, tak trzeba robić, to trzeba sobie powiedzieć, co jest ważniejsze. Ale ja generalnie właśnie do tego podchodzę i jak na razie sprawdza się super. No ja myślę, że bo ludzie często na łożu śmierci nikt nie narzeka, że za mało pracował. Dokładnie. Prawda? Tylko, że narzekają, że za mało spędzili czasu z rodziną, dziećmi, za mało byli tu i teraz, prawda? Pracowali na 2 etaty, czyli oddali twoje życie komuś, niewolnictwo komuś innemu. Tak dalej. A nikt nie żałuje, że a Jezu, ale ja podróżowałem. Tak, warto sobie uświadomić jedną rzecz i to możemy powiedzieć twoim widzom. Jeżeli jesteśmy w miarę ogarnięci, ja myślę, że wszyscy tu oglądają twój kanał, są ogarnięci, to pod koniec życia bardziej zabraknie nam czasu niż pieniędzy. Tak. I to trzeba sobie uświadomić, nie? Dlatego ja cieszę się życiem, ile się da. Ciekawe, wiesz, to jak będę miał jakiś dylemat życiowy, to
to skorzystam. Ty wiesz, że zawsze możemy się spotkać i pogadać, tak. Nawet bez kamery po prostu sobie porozmawiać. Tak, tak jak dzisiaj. My się dzisiaj spotkaliśmy, tak naprawdę nagrywamy ten wywiad bardziej pod pretekstem tego, że idziemy wspólnie do teatru. No, oczywiście. Idziemy wspólnie do teatru, a to jest świetny jakby powód i możliwość do tego, żeby porozmawiać i nagrać wspólny wywiad. A powiedz mi, jeszcze wracając do tego Twojego kanału, prawda? I tam nie nagrywasz rzeczy twardych, negocjacji, nie mówisz do ludzi biznesu, tylko raczej dla młodych ludzi, którzy mają problem z relacjami. Tak. I tam odniosłeś całkiem spory sukces. Jakby Twój kanał ma bardzo fajne zasięgi, szczególnie na TikToku. Też. No, TikTok to teraz już hobbystycznie, ale tam wiesz, 40 milionów wyświetleń to było nieźle. Tak, nie? No właśnie, powiedz mi, jakby jak patrzysz na to, czego ludzie potrzebują, co widzisz, że jakby jakie mają, bo ja w ogóle w tym temacie nie siedzę i w temacie relacji i w temacie problemów, prawda? Widziałem kilka Twoich filmów pod tytułem co powiedzieć, jeżeli ktoś Ci dokucza albo tak. Masz problem z tym czy z tamtym, prawda? Tak, no ale to wiesz, na TikToku to ja nagrywałem wtedy głównie dla młodych ludzi, czyli tak naprawdę dla licealistów mniej więcej, nastolatków. Nagrywałem filmy, gdzie to było tak naprawdę podstawy negocjacji i retoryki, tylko w taki sposób, że dla nich to było dobre. Czyli na zasadzie, jak przekonać mamę, żeby kupiła nowy komputer czy coś. Ale tak naprawdę to poważne rzeczy robię na YouTubie. I zajmuję się ostatnio dużo, od ładnego czasu, relacjami damsko-męskimi, bo zauważyłem, że znacznie więcej ludzi ma problemy właśnie w tego typu relacjach, niż problemy finansowe. Że znam kupę ludzi, którzy mają sporo pieniędzy, ale tutaj mają takie problemy, że wiesz, nie zamieniłbym się na życie, nigdy w życiu. Dokładnie, bo jak ktoś jest dobry w jednej rzeczy, to nie znaczy, że będzie we wszystkich dobry. Dokładnie. Albo skupia się na jednej rzeczy, a druga ucieka z horyzontu. Tak jest, dokładnie. Chodzi o to właśnie, żeby nie patrzeć tylko w ten sposób, ale mamy też jeszcze takie coś, że mamy bardzo wiele fałszywych przekonań w społeczeństwie. Mamy bardzo wiele fałszywych przekonań wtłoczonych nam przez rodziców, którzy często, ja zawsze mówię, hodują sobie niewolników. I tu trzeba to ludziom pokazać, bo ja też tak miałem. U mnie zajęło to dość dużo czasu, żeby to przezwyciężyć. A jeżeli ktoś ogląda moje filmy z różnymi przykładami konkretnymi, bo ja jestem, wiesz, ciągle ten konkretny facet, ja nie lubię teoretyzować, biorę jakiś mail mojego mail mojego widza albo kobiety, która mnie napisała i patrz, analizuję, co tam się dzieje, to oni wtedy będą mieć większe wyczucie, na co uważać, co robić. Od tego trzeba zawsze zacząć. Jeżeli chcesz poprawić komuś życie, to pokaż mu, jak ma przestać sobie samemu robić krzywdę, albo pozwalać, żeby inni krzywdę mu robili. Tak, no i jakby wiele osób wynosi wiele rzeczy z domu, prawda? I jest zaprogramowanych i to jest smutne. No ale jesteśmy takim społeczeństwem jeszcze, które gdzieś tam wyszło spod buta komuny. No. I ja tak sobie ostatnio się zastanawiałem, że widzimy, jesteśmy w Polsce, Polska dzisiaj, jest, mamy koniec stycznia, jest taka bura i ponura, jeżeli chodzi o pogodę. A na drugim końcu świata jest pięknie, słonecznie, można się opalać na plaży, prawda? I teraz, jak ja byłem nastolatkiem i chodziłem po tych burych ulicach polskich do szkoły, do szkoły, no to dla mnie to było normalne. Dla mnie to było część element i jakby nie narzekałem na to, bo nie znałem innego życia. No teraz też staram się nie narzekać, ale widzę tą perspektywę. I dzisiaj mamy możliwość wyjazdu, prawda? Możemy sami decydować się o tym i wtedy też mogliśmy za moich czasów, ale nie było pieniędzy jeszcze na to. W każdym razie też nie widzicie, że czasy się zmieniły, ale niektórzy jeszcze mentalnie zostali w tych samych miejscach, którzy są, bo przekazali swoim dzieciom to wszystko. Tak, oczywiście. Oczywiście, bo tu jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście siedzimy teraz w tej burej, szarej Polsce, ale zobacz, siedzimy tutaj, mamy dobrą rozmowę, ciepło, dobry nastrój. Wiesz, o co chodzi? I bo to jest, myślę, bardzo ważne w życiu, żeby mieć możliwość wyboru, możliwość różnych opcji. Gdybyśmy się bardzo uparli, to prawdopodobnie, to tak jak ostatnio z Karoliną, szybka decyzja była, płyniemy na rejs. Prawda? Gdybyśmy bardzo się uparli, to płyniemy. Mówię, chodź, popłyniemy razem i popłyniemy, jeżeli będziemy chcieli, prawda? I to jest bardzo ważne, myślę, swobodę wyboru, swobodę manewru. Ja się tego nauczyłem, mieszkając na jachcie żaglowym. Jak jesteś na jachcie żaglowym, to zawsze musisz mieć swobodę manewru. Jak ci się wiatr obróci, zła pogoda czy coś, musisz wiedzieć, co zrobić. A bardzo wiele ludzi pozwala, albo sami pakują się w takie narożniki życia, że potem nie bardzo mogą coś zrobić, jak się nagle zmienią okoliczności.
Tak, czyli na przykład biorą jakieś zobowiązanie, prawda? Albo sami sobie zakładają taki homontop. Tak, prawda? Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja uważam, że bardzo ważną, swoboda manewru jest bardzo ważną rzeczą i jeżeli ja rezygnuję ze swobody manewru, to muszę mieć bardzo dobre powody. Dam Ci przykład. Dlaczego ożeniłem się w wieku 60 paru lat dopiero? No bo spotkałem kobietę, które, wiesz, widziałem, że jest tak dobrze, znaliśmy się długo, że mogę powiedzieć, dobra, odpuszczam wszystkie inne możliwości, ale to musiałem do tego być przekonany. Natomiast ludzie bardzo łatwo rezygnują z tej swobody manewru. Czy to w życiu prywatnym, czy w zawodowym, czy finansowym też. A jakbyś podał inny przykład, na przykład masz, nie wiem, 400-letniego pracownika korporacji, tak? I jak on może prowadzić siebie w taki na przykład stan, ma dzieci, rodzinne, hipoteki, prawda, taką swobodę manewru. W sensie. No wiesz, jak się już wprowadził, to jest problem, prawda? To jest problem, aczkolwiek zawsze można próbować, robiąc coś na boku. Ja jestem generalnie zwolennikiem tego podejścia, które ty masz, czy ja, że my jesteśmy sami, my jesteśmy takimi samurajami. My jesteśmy odpowiedzialni, nikt nam tego jedzenia nie przynosi, my musimy sami pójść do tej dżungli biznesu i upolować coś. A ponieważ my to od bardzo dawna, to mamy ten spokój, że co by się nie działo, zawsze coś upolujemy. Przecież ja jako ciekawostka, ja mam w tej chwili 68 lat. Czyli od 3 lat jestem na emeryturze. Nie dlatego, nie, poczekaj, nie dlatego, że potrzebują tą kasę, bo ja dostaję 514 zł emerytury, tylko po prostu 1000 zł miesięcznie oszczędzam na ZUS-ie. W związku z tym 12 tysięcy złotych rocznie, to ja mogę z tym coś zrobić. Ale wiesz, teoretycznie jestem bidak emeryta, który dostaje 514 zł, nie? Ale to jest bzdura, bo to w ogóle nie ma znaczenia. Bo zadbałem o to wcześniej. Potrafię upolować, potrafię w każdej chwili pójść, zrobić zlecenie, wystawić solidną fakturę. Nie bym potrzebował, bo już nie mówię o poduszkach, które istnieją. Pewnie. Aleks, dziękuję Ci bardzo, że po raz kolejny fajnie porozmawialiśmy. I życzę wszystkim Wam, żebyście Wy też mieli poduszkę finansową, bo większość Polaków, jak się okazuje w statystykach, nie ma oszczędności. A to jest jakby bardzo ważne, bo wtedy się lepiej śpi i śpi spokojnie. Tak jest. Także dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Powodzenia w życiu.